Siemaneczko, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym American Truck Simulator. Dzisiaj jak widzicie troszkę w innym miejscu, z drugiej strony mam nadzieję, że wam się spodoba. Zobaczymy tutaj skrzynia biegów, także powinno to wyglądać lepiej, troszkę gorzej jest z oświetleniem, ale to mówię, zobaczymy jak to później będzie po wyrenderowaniu wyglądało. Bez zbędnego gadania, jak widzicie dzisiaj tu Kenworth, wieziemy domy budowlane, wyjeżdżamy z jakiejś budowy, ale bez zbędnego gadania zasiadamy tutaj za stery naszego dużego Kenwortha. To jest chyba największe jak na razie w grze. Czekajcie. Troszkę dźwięki można tu dać, żeby było ładnie słychać. No i co, no bez zbędnego opierdzielania się tutaj. Trzeba wyjechać jak najszybciej z firmy. Bo naprawdę zestawi mamy spory. Czekajcie, zapalilibyśmy sobie światełka. O, i teraz będzie już idealnie. Dawno nie było właśnie American Trucka. Chciałem troszeczkę właśnie sobie pograć. O, widzicie znowu progi zwalniające. Tu lecimy sobie w prawo. Dobra, wyjedziemy. Troszkę po nocy dzisiaj. Nie chciałem jechać po nocy, ale z racji tego, że musiałbym teraz całą nockę objechać, no trudno niestety. Mam nadzieję, że to będzie widać. Mam taką nadzieję, czekajcie, już biegi zmieniam. Bo teraz no nie mam zbytnio czasu, zaraz lecimy nagrywać farminga z chłopakami. Na dzisiaj jeszcze będziecie mieli chyba 13 albo typową polską wieś, nie wiem co Brączek będzie wolał. Ale to mówię, zobaczymy sobie w niedługim czasie, jutro wręcz. Poczekajcie, tak żebym tutaj nie przejechał teraz i też żebym tu nie dostać, bo mamy tylko tutaj ograniczenie do 30. O, mam nadzieję, że teraz lepiej będzie wam widać niż moją mordkę. Praktycznie ile my jedziemy? No 30, dobra, nie będziemy szybciej jechać. Ale nie, mam nadzieję, że teraz będzie też lepiej troszkę dźwięki słychać, bo wcześniej się za bardzo darłem. Dobra, możemy śmigać. No ten to ma moc. Ten ma moc. Ja kurczę, jestem troszkę zawiedziony, bo sam American na początku się zapowiada bardzo fajnie, miało być dużo aktualizacji, miały chodzić dość szybko, jak na razie wyszła tylko jedna aktualizacja. Gdzie no naprawdę chwila grania i się już nudzi, przydałoby się już coś nowego. A jak na razie no nic, nawet informacji nie widziałem o tym. Więc na razie trzeba czekać. Właśnie kochani, tutaj wczoraj zadałem pytanko pod tym. O Jezu, ażem za szybko zahamował. Miałem zmienić sobie ten. Ale lipo odwaliłem teraz. Zapytałem, czy chcecie w takiej właśnie wersji Need for Speeda. Myślę, że dość fajnie by to wyglądało. Dobra, no nie dostaniemy raczej za czerwone. Bo już byliśmy o wiele, wiele dalej. Muszę sobie pamiętać, żeby zmienić hamulce, bo wy zobaczcie, lekko tylko przyhamuję, nawet nie dotknę tych hamulców. I on mi już hamuje strasznie. Widzicie, kurczę, zapomniałem, bo już chyba miałem to w tamtym odcinku zrobić. No co on? No tu dawał radę, a później co? Nie może podjechać? Kurde, jeszcze pobocza trochę zaciągłem, bo chciałem tutaj się naddać. Dobra, teraz pójdziemy już na prostą, to powinniśmy troszkę nadgonić. Kurczę, nie wiem ile mam nagrywania, nie zobaczyłem sobie na zegarek. No z 6 minut pewnie, z 6 minut nie, ale z 4 minuty nagrywamy już jak nic. Także czekajcie, mamy 36 po... No co już mnie tu drgosz? Do 40... 5, pomoże całą trasę uda nam się zrobić, fajnie by było. Ale zobaczymy, ciekawe jakbyście oglądali American Trucka z samych dźwięków. Wiecie, nagrać same dźwięki, po prostu taką jazdę, z taką kierownicą, z tak wszystkim. Bo widziałem w internecie dużo ludzi coś takiego wrzuca i mi się to lepiej nawet oglądało, niż jak ktoś rozmawia cały czas. Dlatego też mówię, z American Truck to taka gra, gdzie mogę troszkę się pobawić z tym. Mogę wszystkiego popróbować. Dlatego, że no ten American no to już nie jest tak bardzo oglądany, bo dużo ludzi już to wrzuca, są kanały, które się na tym wypromowały, więc no ciężko wyświetlenia, ciężko łapki, ciężko taką aktywność, fajnie się w to gra, dlatego też my będziemy sobie na kanale sprawdzać różne perspektywy, jakieś różne ujęcia.
Myślałem też coś nad GoPro, ale to tak średnio, bo też w domu jest strasznie dziwne naświetlenie, bo już to dawno i dawno kiedyś sprawdzałem, zanim jeszcze ta kamerka tutaj była. I powiem wam, że nas nie za ciekawie z GoPro wyglądało, no bo no, wprawdzie lepiej jak widzimy to, co mamy tutaj przed sobą, niż widzimy to z góry moimi oczami, bo to i tak pedałów na dole nie widzicie. Monitora też nie widzicie, więc ta perspektywa z GoPro jest taka, jaka jest. Można sobie zarzucić długie, a nie, nie zarzucimy, bo tu nam jeżdżą z drugiej strony. Właśnie nie wiem, jak to jest, czy te barierki nie są po to, żeby nie odbijało nam długich świateł, ale chyba i tak mimo wszystko nie wolno jeździć tutaj na długich światłach. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Dobra, możemy sobie następny bieg już rzucić, żeby go tu nie przeciągać za bardzo. I co tam ciekawego? Kurczę, powiem wam, no taki Amerykan to będzie do luźnych pogadanek. Ja już praktycznie po maturach, w poniedziałek mam ostatnią maturę z polskiego, teraz z angielskiego. Zdałem maturkę ustną. Nie wiem jakim cudem, ale zdałem. Ważne, że się udało. Nie wiem jak pisemne, ale to mówię, poczekamy, nie mam co się stresować. Może się udało, może nie. I teraz tak, niedługo, pomiędzy 24 a 28 maja, czyli teraz już niedługo. Czekajcie, ja muszę zmienić pas, nie muszę. U pana Krzysia będą organizowane pokazy i właśnie kurczę, miałem jechać do Brączka teraz na Boże Ciało i pewnie nie pojadę, bo muszę zostać na tych pokazach, bo chciałbym to nagrać, bo u nas w okolicy nie ma takich pokazów dość często. Ale go ładnie weźmiemy. Poszli, kurde, nie za szybko jadę. Boję się, że tu może być gdzieś mandat. Ale chociaż sobie troszkę wcisnęliśmy w nim, można się troszkę teraz pobawić na takiej długiej prostej. A, myślałem, że tu troszkę inny teren. A jak widzicie, jakaś sawanna nam się tu tylko trafiła. Same bezdroża jakieś. Przydałby się trochę polne te... O Jezu, trochę pas mi się zjeżdża. Jak jestem tak daleko odsunięty od komputera, to się strasznie mi się dziwnie to kontroluje. Muszę kurde sprawdzać zjazdy, bo żebym nie pomylił, bo tu ciężko będzie wyhamować takim zestawem potem. Tu gdzieś mam ręczny chyba, także muszę mieć pod kontrolą wszystko. I mówię, miałem jechać do Brączusia teraz, no ale kurczę, pewnie to nie wypali. I pojadę dopiero po Bożym Ciele. Szkoda, bo tak to Brączek, tylko też Brączek ma wesele i ma jakoś zaraz po Bożym Ciele ma ten, ma 18 znów i kurczę, tak no też miałbym wracać jakoś szybko, bo tam by tydzień tylko wyszedł, miałem troszkę dłużej zostać, dlatego też zobaczę, czekajcie, będę miał tu zjazd czy nie będę miał, nie będę miał, mogę zmienić sobie pas ruchu, o wprawdzie teraz już zjadę. I będziemy sobie prawym pomykać. Co na razie pusto, to mogę długie zapalić. Chociaż troszkę więcej będziecie na pewno widzieć. Mam bynajmniej taką nadzieję. No i następnym razem już może nagramy coś z monitora. Coś z monitora i jedynie byście mieli troszkę większą kamerkę nagraną na kierownicę. I wtedy to sprawdzimy. Chyba no, że będzie odpowiadała wam któraś z tych perspektyw. Ta pierwsza lub ta druga. To wtedy będziemy rozkminiać, bo naprawdę ja jestem mega, mega zadowolony, bo wybić 3000 łapek na American Trucku to jest coś pięknego. Na farmingu teraz ostatnio mi się nie udaje wybić tak dużej liczby łapek, nie wiem. Wcześniej jak było połowę mniej więcej widzów, naprawdę ta aktywność była o wiele większa, a teraz nie ma się co dziwić, pogoda jest. Myślę, że na zimę znów ta aktywność wzrośnie. Teraz nie w długim czasie powinna ta aktywność troszkę wzrastać z racji tego, że kończą się prace polowe, znaczy no nie kończą. Będzie trochę przestój, bo już jak ludzie dadzą opryski, nawozy, bo większa część to rolniczy oczywiście, którzy mnie oglądają, no to będą mieli troszkę więcej czasu na oglądanie i wieczorem jedynie ta aktywność rośnie, jak już każdy z pola wraca, poodrabia te lekcje, czy tam wiecie, jakieś takie różne duperelki. I wtedy może zasiadać na YouTube'a. A tak to mówię, od rana teraz ta aktywność jest naprawdę, więc ten pierwszy film, jaki będę wydawał, to teraz będzie coś innego niż farming zawsze. A dopiero jako drugi będzie farming, żeby wieczorkiem troszkę więcej ludzi sobie to obejrzało. No bo mówię, farming chcę, żeby był tą główną jednak grą na kanale i tak jest, więc i tak zostanie. No po prostu te poboczne będą troszkę wcześniej. Miały być 3 odcinki, ale z racji tego, że jest tak słaba aktywność od rana i po południu, to jeden odcinek i tak sobie ledwo co radzi na te 400 łapek, żeby coś się tam wbiło mniej więcej. Kurczę, minąłbym go, tylko teraz będą niedługo zjazdy i boję się, że... Dobra, jeszcze może go zdążyłem minąć. Kurde, się przestraszyłem.
No dobra, mamy jakiś jeden mandacik, na nim sobie poradzę. Ten już zjedzie, na całe szczęście. Zjedziemy sobie na ten pas. Możemy, możemy. Dobra. Jesteśmy na swoim, jestem ciekawy, ile nam do końca trasy zostało. Jejku, już tylko 2 godziny do... To czekajcie, tyle my przyjechaliśmy. Ładnie żeśmy to przejechali, już połowę trasy chyba przejechaliśmy. Także jest... O, jest okej. Super, będzie akurat na cały odcinek prawdopodobnie wszystko. Czyli następny już wtedy nagramy chyba sobie z monitora, wiecie, bo będziemy jechać rano. No chyba, że naprawdę, tak jak mówiłem, będziecie chcieli tą perspektywę, no to spoczko. Jakiegoś farminga muszę z tej perspektywy nagrać, zobaczyć, czy tam to też by się przyjęło. I coś jeszcze ciekawego mam wam do powiedzenia. Właśnie, cały czas siedzę nad mapką teraz. Może na dniach coś wam nagram, bo siedzę tą mapkę prywatną, robię dla mnie i dla Adasia na serię. Tą typowo polską, kurna, dobra, to trzeba dzwonić, bo kolejny mandat. Fajnie się pruje, ale nic nie poradzę. No już. Nie zasnąłem. Żebyś... Kurczę. Jak kanał lamp... Nie, tunel... Kurczę, tata jechał do Anglii i mówił o tym tunelu, nie pamiętam. W kanał lamp... A nie, to nie był ten. Dobra, miejsca z tym. Ale dość podobnie fajnie wyglądał. Jeszcze w tym mieście tutaj nie byłem, nawet nie wiem gdzie ja jadę, powiem wam tak szczerze. Dobra, to trzeba dzwonić, bo tu jest 55. To jest fajne, że na tych pedałach, na tej kierownicy można wszystko sobie idealnie dostosować. Nie trzeba żadnych tempomatów, nic więcej. W farmingu też wyczucie jest naprawdę idealne. Kurde, słabe te światła, coś. Dobra, możemy trochę przycisnąć, bo to... Jakby mieliby mnie tu gdzieś złapać, to i tak mnie złapią. A właśnie, ja to już muszę sobie... Ale nie mam chyba włączone ograniczenie dla ciężarówek, bo tam widziałem w opisie, kiedyś pisaliście, bo jechałem dobrą prędkością, a dostawałem mimo wszystko mandat. Z racji tego, że... Niby weszłem, miałem wszystko ustalone dla ciężarówek, także nie wiem, czemu to tak było. Ej, nie gadajcie, że to już jest koniec. Jak ja to tak szybko przejechałem? Ja jestem siny za to, że tak szybko popieprzałem chyba. Tam były 2 godziny, nagle z 6-7 godzin zrobiło mi się tak szybki, taka szybka trasa. Ale żem dojewał znowu. Mówię, nie, te hamulce są za mocne. Tu to po dwa biegi się najlepiej zmienia. Bo po jednym nie ma to sensu. Mówię, jakbym miał tutaj skrzynię pełną, to na 12 biegów bym sobie tak zrobił, że co dwa biegi by mi się zmieniała i normalnie skrzynia sprzęgło, ale nie ma co narzekać, ta kierownica naprawdę fajnie się spisuje. Czekajcie, tu już zaraz tu gdzieś. I nie wiem, zobaczymy, zrobię może taki krótszy, bo też nie będę... Kurde, co to, klub Gogo? To ja może bym wstąpił. Nawet nie wiem, ile będzie tu minut. Ponad dyszka pewnie. Ale to akurat zobaczymy sobie, czy będziecie chcieli to, czy nie. Bo nie ma sensu robić teraz drugiej trasy chyba. Albo zobaczymy zaraz. To tu gdzieś już. No dobra, jest. Uwaga, przyhamuj. Dobra, damy może sobie to, bo... A to wiecie, z tym cofaniem to... Albo dobra, spróbujmy się. Ostatnio z tym cofaniem była lipa. Czekajcie, gdzie mam to cofnąć? Czekaj, bo ja nie widzę, nie mam tego. Tam coś jest. Spróbujemy się na kierownicę, bo ostatnio mówię, ciężko było mi cofnąć, bo się rozjeb... A nie, to nie tu. Bo mi się łoz jebało. No kurde. A dobra, tam coś jest.
Tu nie. Widzieliście, lekko hamulec zaciągłem tylko. Szkurna dziot. Nie wiem, czy ja się tu zmieszczę. Nie, nie zmieszczę się, ja pierdzielę, waliłem lipę. Czekajcie, jakbym sobie to jakoś inaczej cofnął. Większy łuk wezmę, lepiej mi później by się cofało na pewno. O kurwa! Nie wierzę. Serio, ja się tu nie zmieszczę. Nie mam pytań, ostatnia próba. Jest, wjadę teraz. Huh! Fajnie, fajnie. Nie wiem, czy dam radę cofnąć na lusterkach. Ciężko będzie. Nie, 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 nie widzę tego po prostu. Jest za ciemno. I tu chyba już cofniemy normalnie. Ja cię kręcę. Masakra, nie... Znaczy, dobrze tu pojechałem, ale tu praktycznie jak ja bym nie pojechał tam, tu bym nawrócił spokojnie. Pierdziele, ja nie umiem cofać, nie? W Amerykanie. W farmingu cofnę spokojnie. A tutaj miałem praktycznie prostą sytuację i nie ogarnąłem. No i taki jest boluś. Musicie mu to wybaczyć. Ale jednak na tiraża to na pewno nie pójdę. Nie wierzę. O, myślałem, że nie pójdzie. Odczepiamy przyczepę 6 godzin doskonale. Bo będziemy mieli chyba nowy level. Będziemy mieli. I dołożymy sobie coś. Dołożymy sobie długodystansowy, nie, wysoki ład, no, delikatny. Coś z beczkami by fajnie było. I może być. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Teraz widzę, jak jest jasny ekran, jak to ładnie wszystko wygląda. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Do wieczorka, do farminga. Na razie, trzymajcie się, cześć!